proszę Pana, jestem przekonany, że my z 30 milionami ludności nie zajmujemy tej pozycji, która nam się należy w Europie. Jesteśmy stanowczo za słabi. Gdy się myśli o przyszłości tego narodu, to my bez 50 milionów nie damy rady. Wie Pan, jeszcze przed wojną chodziłem na wykłady z demografii w Instytucie Społecznym w Paryżu. Wspaniałe wykłady, a przychodziły na nie tylko 3 osoby. Dzisiejszy biskup Kominek, ja i pewna Francuzka licząca sobie koło 60. Kiedyś podszedłem do profesora i zapytałem go, dla kogo on się tak męczy? Bo mówi, bo my jesteśmy Polakami. A na tę francuską to już chyba pan profesor nie liczy, bo ona już Francji dużo nie da. Prawda? I mówi tak, myśmy w Polsce mieli duży przyrost naturalny, a Francuzi mimo całej polityki sprzyjającej rozwoju demograficznego nie byli w stanie się podnieść. I dalej mówi, że brakuje potencjału rąk. I on mówi do Gomułki w Krakotowniach bardzo społecznie. Bardzo ciekawe jest zakończenie tej rozmowy, dlatego że Gomułka mu udowadnia, że teraz musi być rozwój przemysłowy bardzo mocny i że w związku z tym, że on się zgadza w sumie, że powinno być tak. Mówi, że może być, że byłoby dobrze, że ja też bym chciał, żeby było 50 milionów ludzi. Ale mówi tak, że teraz jest bardzo ważne, żeby był szybki rozwój gospodarczy. On to mówił w roku 1960, przypominam. A jest to czynnik dla kraju ważniejszy, mówi Gomułka, aniżeli tempo przyrostu naturalnego w Polsce. Dziś o wiele ważniejszy. Czy ja bym nie chciał, by nas było 50 milionów? Chciałbym. I będzie nas kiedyś 50 milionów. A prymas pyta, tylko czy nie będzie za późno? Nie, księże prymasie, nie będzie za późno. Jeśli, i tu znajdujemy odpowiedź na dzisiejsze problemy społeczne. Jeśli my dzisiaj mówimy o tym, co się dzieje z demografią, jeśli mówimy o emeryturach, jeśli mówimy o tym, że każą nam do 67 roku pracować i tak dalej, to jest konkretnie, dotyczy to problemów społecznych. Z tym, że właśnie prymas patrzył przez człowieka, to znaczy przez pryzmat człowieka. I dlatego jest tak, znaczy takie ważne, żebyśmy zachowali oba te... On był ojcem narodu, który patrzył bardzo w przyszłość. On patrzył w przyszłość również, zależało mu na tym społeczeństwie, na tym narodzie polskim, ale przez każdego człowieka. I druga rzecz może, jeśli chodzi właśnie o te sprawy społeczne, to jest rok 80. I to jest ta słynna homilia prymasa, która została wygłoszona na Jasnej Górze 26 sierpnia, to do której było tyle. Ja sam pamiętam, jak oglądałem to w telewizji, byłem wstrząśnięty, że oto ten przywódca narodu, ten niezłomny prymas powiedział takie rzeczy, że tu są strajki sierpniowe, a on mówi, że należy pracować, tak? Że należy, że przede wszystkim należy pracować. Dzisiaj, kiedy się czyta tę homilię z tej perspektywy, to widać, że to był głos proroka. To znaczy, myśmy to odczytywali w kategoriach bardzo bieżących oczywiście, że są strajki i jest walka o wolność, ale on patrzył o wiele bardziej naprzód. I on właśnie jakby na te sprawy społeczne to patrzył poprzez wiedzę o naturze człowieka, żeby człowiek stawał się lepszy. A oczywiście za tym szły wszystkie konkretne, to jeden z tu cytowanych przykładów właśnie choćby demograficzne, ale też na przykład trwałość związków małżeńskich, trwałość małżeństwa, trwałość rodziny. To są fundamenty społeczeństwa, bez których społeczeństwo się normalnie rozpada. Czy to będzie społeczeństwo w Polsce Ludowej, czy w III RP? Właśnie to, co pan Paweł powiedział, ta opcja kardynała Wyszyńskiego, poprzez człowieka na sprawy społeczne. Mówię, jeżeli widzicie, że politycy postępują źle, to nie wystarczy narzekać. Musicie sami się odmieniać. Bo jeżeli wy będziecie się odmieniali, to politycy, czy będą chcieli, czy nie, będą musieli się odmienić. To mówił w czasach jeszcze głębokiego komunizmu. A kiedy wyszedł z więzienia, mówił, jak się Polska uchrześcijani, komunizm rozpadnie się sam przez się. Rozpadnie się w Polsce, nie w Rosji. I cały świat będzie nam za to wdzięczny. A więc jakby to uzdrawianie życia społecznego od wewnątrz, od mocnej rodziny, od przekazywania życia, od uczciwej pracy, nawet kiedy to jest trudne. Czasami się mówi, no w tych warunkach to się nie da inaczej. A prymas Wyszyński, jak mówił pan Paweł, jest aresztowany, idzie do więzienia, ale on jeszcze musi podpisać.
bo to jest jego obowiązek. A dzisiaj narzekamy na polityków, a wystarczy, że przyjdzie do domu hydraulik, który tak nieraz tą spaprze, tak tą pracę wykona, że po prostu i kto mu tak kazał zrobić? Gdziekolwiek pójdziemy, pójdziemy do lekarza, czy gdzieś coś załatwić. Ile razy spotykamy się po prostu z czymś, czego żadna polityka nie nakazuje. Tylko po prostu człowiek jest byle jaki. I myślę, że to myślenie prymasa Wyszyńskiego, który pan Paweł podkreślił, sprawy społeczne, tak, ale poprzez człowieka. Jeżeli będą mocne nasze rodziny, będzie mocne społeczeństwo. I ten ustrój się odmieni, czy politycy będą chcieli, czy nie. Właśnie to co mówiłam, że Chrystus nie potępił niewolnictwa wprost, ale stworzył takie zasady, że to niewolnictwo się rozpadło. Przyjeżdża prymas, bywał czasem w Tyńcu i ojciec Knapt, znany nam, wspomina, że bardzo lubił oglądać ten piękny widok, który się roztacza z Tyńca i mówi pewnego dnia, o, a tu płynie Wisła, symbol naszej partii. Patrzą ci zakonnicy, co prymas ma na myśli, co ksiądz teraz mówi, no? No, płytki nurt i trzyma się koryta. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest bardzo charakterystyczne. Prymas martwił się w latach 70. On się martwi, bo mówi, nie jest dobrze z PZPR-em. Dlatego, tak, nie jest dobrze. Dlatego, że kiedyś wstępowali ideologicznie. On mówi, że jego ulubiony prezydent, znaczy, że tak powiem, przywódca mas ludowych w Polsce Ludowej, to był Bolesław Bierut, to znaczy ten, który go posadził do więzienia. Mówi, to on z nim najlepiej lubił rozmawiać, bo mówi, bo zawsze wiedziałem, że jak z nim rozmawiam, że jakby, że co mnie czeka, tak? Było źle, była napięta rozmowa, wiedziałem, będą kłopoty, nie? A z następnymi to już nie wiedziałem. Rozmawiało się niby dobrze, a potem i tak były kłopoty, nie? Więc mówi, Bierut był najbardziej jednoznaczny, tak? No, ale co ciekawe, ale mówił właśnie, że wtedy, no przynajmniej byli bardziej tacy ideologiczni. To, co mówiłem, że on zauważał, że ten Gomułka, prawda, taki ascetyczny tej herbaty nie wypił nawet, czy coś, taki wytrzymały był ten. A potem mówi, ludzie wstępują do tej partii dla korzyści materialnych. Lata 70, prawda, mówi, no cóż z tego, że jest 3 miliony ludzi w PZPR-ze, jak 3/4 to są, czy nawet więcej, to zresztą w tej książce chyba Ubek Rymanowskiego, to tak samo tam jest pokazane, że oni już byli nie z idei, tylko po prostu dla korzyści. I mówi, tak się rozkłada naród. Mówi, i co mówi prymas? Trzeba bardziej dbać o morale partii. No bo oni wzięli odpowiedzialność za rządzenie. No póki rządzą, niech będą jak najlepsze morale mają. Ale to jest ciekawe. Nie? W każdym razie bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy za te słowa, za wszystko, co pani Anna powiedziała, co pan Paweł. Ja jeszcze zachęcę do książki pana Pawła, którą można nabyć po tym wykładzie Ojciec Wolnych Ludzi. I myślę, że pan Paweł nie podpisze. A mnie pozostaje, no może zrobimy brawa bardzo serdecznie. Każdego 28 miesiąca dnia jest msza święta w intencji beatyfikacji księdza kardynała Wyszyńskiego w katedrze warszawskiej. Tam czyta fragmenty kazań pani Barbara Dobrzyńska. Bardzo mocne są te kazania, bardzo i bardzo zachęcam do uczestnictwa w tej mszy świętej. A może na zakończenie też podmówimy modlitwę o beatyfikację. Także bardzo bym prosiła o powstanie. Boże w Trójcy Świętej jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Boże źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo bez przeciwności prześladowań, które znosił dla imienia Twego.
bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał czystej każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, złodobnym zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę Twojego Stefana kardynała, który wszystko postawił na Maryi i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowi i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.